Cześć, witamy wszystkich naszych fanów po koncercie już. Zagraliśmy dzisiaj koncert w Café Anioł. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden zagramy, nie tylko w Café Anioł. A jest dzisiaj ze mną Paweł. Dzień dobry. Niezastąpiony kompan sceniczny, grający na różnistych instrumentach ostatnimi czasy. Paweł, na czym grasz ostatnio? Ostatnio gram na akordeonie. Czyli zaznajamiasz się z akordeonem przede wszystkim. To jest Dominik Jean-Sebastian, ja przedstawię. Cześć. Tak, Paweł kiedyś był gitarzystą, jest nadal zresztą. Chociaż póki co w spoczynku. Nie opowiadaj o mnie, tylko powiedz co gramy. A zaproś na koncerty. Tak. Miałem opowiedzieć o tym co gramy. No próbuję właśnie, próbuję powiedzieć na czym grasz, to tak poniekąd o tym co gramy. Staram się grać muzykę folkową, taką bardziej uwspółcześnioną. Czyli nie sięgamy już tak bardzo do korzeni, do tradycji, raczej staramy się robić to co wychodzi z nas samych emocjonalnie. Są jakieś inspiracje Irlandią, w której mieszkałem przez jakiś czas i to się przebija w piosenkach, ale ci, którzy oczekują po naszym graniu tradycyjnego folku irlandzkiego, są zawsze zawiedzeni, bo my gramy po prostu to co nam w duszy gra. Paweł gra na whistle, na low whistle, na thin whistle, ale gra też tak jak czuję, nie wzorując się typowo na tym, co tradycyjne. Nasze piosenki są czasem bardziej sentymentalne, melancholijne, a czasem bardziej żywiołowe. To też zależy od tego, jakie emocje w danej piosence wyrażamy. Ostatnio też byliśmy w studiu i nagraliśmy pełen album, tylko ten album jeszcze się miksuje, jeszcze się przygotowuje. Mamy nadzieję, że uda się wydać go pod koniec roku, może na początku następnego roku. A do tego czasu skupiamy się na przygotowywaniu nowego materiału koncertowego, z którym będziemy też w przyszłym roku ruszali w trasę, na pewno nie jedną. A póki co na listopad szykuje się krótka trasa po Niemczech, taka weekendowa, po miasta Berlin i południe Niemiec. Zobaczymy jak będzie. Tak, próbki naszej muzyki możecie usłyszeć na naszej stronie dominikjohnsebastian.com. Jesteśmy też na Facebooku obecni. Gdyby ktoś był zainteresowany, to serdecznie zapraszamy. Podajcie na nasze strony. I do zobaczenia na koncertach. See ya.